ciężko się jedzie, bo dużo dziur, ten asfalt już naprawdę wymaga wymiany. Jest taka nawierzchnia do remontu tutaj. Jest mało wygodnie, ale na dole już jest idealnie. Na Wartostradzie. Nawierzchnia na Wale Warty za osiedlem Piastowskim na Ratajach też ma być wkrótce idealna. Teraz na drodze pieszo-rowerowej są nie tylko dziury, ale i spękania przez korzenie drzew. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na przebudowę tego odcinka Wartostrady w parku nad Wartą. Pracę chce realizować 5 firm. Aktualnie jesteśmy na etapie procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę projektu i też przebudowy tego odcinka. Do tej pory zakończyliśmy przyjmowanie ofert w tym przetargu, teraz trwa weryfikacja nadesłanych dokumentów. A gdy już wyłonimy wykonawcę, to podpiszemy z nim umowę i to będzie taki ważny moment dla całej inwestycji, bo też od tego czasu wykonawca będzie miał dokładnie 420 dni na zaprojektowanie i przebudowę tego odcinka. Na prawie 2-kilometrowym odcinku Wartostrady pojawi się nie tylko nowa nawierzchnia, ale także monitoring, nowe ławki i oświetlenie. No jest problem, bo jeszcze wcześniej jest też duża górka, która taka dla rolkarzy nie jest dobra. Właśnie zaliczyłyśmy upadek. Tymczasem o upadkach przez nawierzchnię tyle, że nową, właśnie wykonaną przez PIM, alarmują nas rolkarze. Chodzi o dolny odcinek Wartostrady przy Śródce, krzyżujący się z amfiteatrem Bramy Poznania. Jeżdżę 18 lat po najróżniejszych nawierzchniach, ale to spowalniacze pokonuję z wielkim strachem i z wielką obawą, żeby nie przewrócić się do przodu, nie podrapać sobie rąk i twarzy. Te pionowe i poprzeczne kamienie ułożone w tym miejscu, no, aż proszą się o to, żeby zahaczyć rolką i przewrócić się. Chodzi o kilka poprzecznych odcinków kamiennej nawierzchni, również pod mostami z podniesionym krawężnikiem. Teoretycznie mają one spowolnić rowerzystów jadących w kierunku Bramy Poznania. Wiele osób się przewraca. Natomiast dla rowerzystów to jest żadna przeszkoda. Jak przejeżdżam, to pytam rowerzystę, czy masz problemy? Nie, ja nie widzę. A rolkarz przeklina w najgorszymi słowy, bo to jest zagrożenie dla zdrowia i nie chcę powiedzieć, że życia. Tym bardziej, że Wartostrada prowadzi tutaj zza zakrętu i z górki. Szybko jadący nie są w stanie zobaczyć przeszkód, które nie zostały oznakowane. No jest to trochę niebezpieczne. W sensie może dla rowerów jest to dobre rozwiązanie, ale właśnie jeżeli chodzi o rolki czy wrotki, no to zdecydowanie nie. W formie garbu. Rolkarze postulują wymianę spowalniaczy na bezpieczniejsze, ale zanosi się tylko na drobne korekty. Jeśli chodzi o odcinek przy Bramie Poznania, to on jest jeszcze w trakcie procedury odbiorowej. Tam pojawi się oznakowanie. PIM podkreśla na razie tylko zasadność montowania w tym miejscu takich spowalniaczy. Na razie rolkarzom pozostaje liczyć na własny rozsądek i własne umiejętności. Krzysztof Czub, Puls Dnia.